Witajcie moi drodzy, ja jestem Szpaku Szpakowski i witam was w filmiku poradnikowym jak ustanowić królowę Wiktorię na tron niemiecki. Od tego będziemy potrzebowali paru różnych eventów, dobrego klikania i oczywiście szczęścia. Zatem, pierwszą rzecz jaką będziemy musieli zrobić będzie przeciwstawienie się Hitlerowi. Potem usłyszymy się oczywiście po wojnie domowej, gdyż trzeba będzie zrobić kilka wydarzeń, kilka rzeczy i mówię od razu, ja będę leciał za pomocą komend na przyspieszenie czasu, badań tutaj, technologii. Tutaj badań naszych drzewka fokusów i potem zobaczymy całą resztę. Słyszymy się za chwilę. A zatem, moi drodzy, kontynuujemy. Przeszliśmy tę wojnę domową komendami, tak po szybkości, aby nie odciągać jak to musiałem się wykrwawiać na całym froncie. Musimy teraz mieć naprawdę dużo, dużo szczęścia. Po wpisaniu tam paru kodów na zrobienie autocomplete fokusów oraz, to jest bardzo ważne, pamiętacie, że potrzebujecie już minimum 40% na Mittlerregierung, żeby móc zrobić powrót Kaisera, widzicie? Poparcie dla partii nam neutralnych. Dajemy odnowienie Kaiserreich, powrót Kaisera i teraz musimy chwilę poczekać, żeby nam Holandia nie zwróciła Kaisera, żeby się nie zgodzili na to. Tak jest, Holandia uniemożliwia powrót Kaisera i wtedy możemy zrobić, że wypowiadamy wojnę Holandii, wtedy Francja coś się wkurza, lub może mamy tam rację, mamy innych kandydatów. Pyk, proszę bardzo, mamy innego kandydata i jest to Wilhelm III. Zatem, jeżeli mamy Wilhelma III, musimy zrobić przywrócenie księciu Wilhelmowi prawa do sukcesji. Zmiana prawa sukcesji. Może w tym momencie teraz zrobimy wygnanie komunistów. Dodamy sobie oczywiście troszkę punktów, tak 150 może. Będziemy tego bardzo potrzebowali wkrótce. Dajemy sobie wygnanie komunistów, akceptacja dominacji Wielkiej Brytanii i sojusz z cieniem. Musimy mieć sojusz z Wielką Brytanią. Holandia blokuje, naraz zapomnimy co nas dzieli, dołączyliśmy do aliantów i wtedy musimy zrobić przywrócenie, żądanie przywrócenia tytułów brytyjskich, lecz do tego potrzebujemy 100 punktów o naszych relacjach. Przez zwiększone nasze napięcie światowe, jakie wygenerowaliśmy, te 22% w tak krótkim czasie, przez co nas tak zbytnio nie lubią Brytyjczycy, ale za chwilę to poprawimy i naprawimy. Już jest 99 i będziemy mieli już 100. Zatem robimy żądanie przywrócenia tytułów brytyjskich. I będziemy mieli za chwilę misję pokojową. O, jest! Rząd wyraża zgodę, rząd tutaj postanowił wesprzeć naszą prośbę o przywrócenie tytułów niemieckich rodom królewskim i książęcym. I wtedy mamy dwie opcje. Że pojadą tam wszyscy razem, lub księżniczka Wiktoria zostaje wysłana wcześniej. I to jest, pamiętacie, musimy wysłać ją pojedynczo i jeżeli, bo wiadomo, wy będziecie to grali raczej bez kodów, tak jak ja teraz, jeżeli Hindenburg wam się zniszczy, musicie resetować. Jeżeli jak zrobicie tam fokus odnowienie Kaisera, że Kaisera nie zwracają, jeżeli Kaisera wam nie zwracają, no to również musicie najpierw zapisać i po prostu wczytywać tak długo, aż Holandia się zgodzi. Zatem doskonały pomysł, wyślijmy tam naszego przedstawiciela. A widzicie tutaj wspaniały statek Hindenburg i nadaje się idealnie. Wyślijmy naszego przedstawiciela, królowa Wiktoria tam ruszyła, znaczy tam księża Wiktoria. O, zabrakło nam tu siły politycznej, to jest akurat bardzo nieważne. Musimy teraz chwilę poczekać i jest Londyn, Hindenburg w płomieniach. I wtedy wchodzi nam na władcę Wiktoria, która ma bardzo ciekawostkę, ma Wiktorię III. I ja bardzo czekam na tą Wiktorię III, ale już oczywiście jako grę, to jest taki śmieszek. I mamy często Wiktorię, która naprawdę ma bardzo, bardzo dużo plusów i bonusów. Stabilizacja tygodniowa, stabilizacja, poparcie wojny, obrona armii prowincji narodowej, przyrost siły politycznej, naprawdę rewelacyjna babeczka. I możemy przy okazji dzięki temu odnowić tutaj Cesarstwo Rzymskie, ale to raczej już nie przez nią. Zatem moi drodzy, mam nadzieję, że odpowiedziałem teraz na kilka takich pytań, które nurtowało jak odnowić królową Wiktorię. Zatem widzicie. I powiem wam, dziękuję wam za wysłuchanie. Również oczywiście ja byłem Szpaku Szpakowski, a to było Hearts of Iron 4. Jak przywrócić Wiktorię III. Trzymajcie się ciepło, cześć!